Cześć, to ja, Wojtek Pietraszek, rockday.pl. Dzisiaj będziemy testować, oglądać, patrzeć na gitarę Alvarez RD27N, jak Natalia. Zapraszam do oglądania. Piękna gitara akustyczna firmy Alvarez RD27N. Wierzch z płyty świerkowej, bok i tył z palisandru. Bardzo ładny palisander właśnie w paski. Gryf z mahoniu, wykończenie satynowe. Reszta wysoki połysk. Mostek palisandrowy, podstrunica palisandrowa. Piękna gitara, ładnie wykonana. Mamy dodatkowo jeszcze zamontowane zaczepy na pasek. Tutaj jest jeden, no i z tyłu gitarki jest drugi. Wykończenie jest bardzo, bardzo porządne, wszystko fajnie zrobione. Wysokość strun nad gryfem ustawiona jest bardzo dobrze. Przyjemnie się gra, fajnie się gra. Tutaj rozeta widać zrobiona z jakiegoś materiału, z jakiegoś perłopodobnego. Zabierzmy się za granie. Przechodzimy w takim razie do testowania tej gitarki, brzmieniowego testowania. Uwaga! Słychać, jak uderzamy akordy, to odzywa się pełnym pasmem. Wyraźnie słychać wszystkie struny, wszystkie pasma, wszystkie basy, treble i mille, więc fajnie brzmi. W każdym razie na sucho bardzo wyraziście brzmi, ciekawie. Thank you.
fajnie też na akcentowanie, na mocniejsze uderzenia reaguje i na lżejsze. Aż ciężko się oderwać. Zobaczmy, jak będzie brzmiało jeszcze pióreczkiem. No, odnośnie samego to jeszcze podczas grania komfortu według mnie jest naprawdę całkiem nieźle. Struny nie są za wysoko, tak jak się zdarza w gitarach akustycznych, co jest naprawdę bardzo męczące. Znaczy męczące, no kwestia to oczywiście nie dyskwalifikuje gitary, jeśli są struny za wysoko. Oczywiście można to spiłować, ale generalnie jeśli kupujemy gitarę, to chcemy, żeby ona już była mniej więcej gotowa do grania, a nie żeby coś jeszcze z nią trzeba było ogrzewać. Ale niestety zasada jest taka, że prawie każdą gitarę, którą się kupuje, to trzeba wyregulować i to jest normalna rzecz. Dostęp tutaj do 14 progu, 12, 13, 14, bezproblemowe mamy. Bardzo fajnie nam tutaj paluszki dochodzą. Tutaj też na pierwszych progach też jest naprawdę bardzo przyjemnie. Brzmi naprawdę bardzo fajnie. Satynowe wykończenie tutaj gryfu według mnie jest naprawdę bardzo fajnym rozwiązaniem, ponieważ ta ręka bardziej się ślizga po gryfie. Takie mam wrażenie, bo gdybyśmy mieli po wypolerowany tutaj tył, znaczy wypolerowany tył gryfu, tak jak to generalnie ręka troszkę bardziej by nam się przyklejała. No to mi się wydaje, że to jest też dużym plusem. No i generalnie podsumowując całą tą gitarkę tego Alvareza RD27, to muszę przyznać, podsumowując i wystawiając ocenę, ja bym dał tej gitarce ocenę 5, czyli też piątal. No piątal, ponieważ generalnie ta gitarka naprawdę fajnie brzmi, fajnie zrobiona. Cena nie jest jeszcze tak strasznie tragiczna, jeśli chodzi o akustyczną gitarkę. Tak więc no, jeśli ktoś poszukuje gitarki w troszkę wyższym przedziale cenowym, to ta gitara naprawdę Alvarez, firma Alvarez, polecam ją naprawdę bardzo gorąco wszystkim, którzy chcą już troszeczkę coś lepszego kupić, fajnie brzmiącego, więc Wojtek wystawia ocenę 5, a Wy udajecie się po kupno do sklepów. Zapraszam Cię do kupienia mojej książki Gitara od motywacji do pasji. Poruszam w niej dużo tematów związanych z motywowaniem, samodyscypliną, z teorią, z przyswajaniem wiedzy. Zapraszam do zakupienia w sklepie internetowym Skleprockday lub na Allegro. Papatki!